Państwa. Witam Was na dyskusji dzisiejszej o feministycznej polityce zagranicznej. Nazywam się Anna Maria Stolarek, jestem dyrektorką Fundacji imienia Heinricha Bölla w Warszawie. Jest to dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, polityczna niemiecka fundacja bliska niemieckiej Partii Zielonych, Bündnis 90 Die Grünen. Ma reprezentację w 34 krajach na wszystkich kontynentach, współpracuje z 60 krajami, pracuje w obszarze demokracji, ekologii i równości płci. Zacznę mój krótki wstęp, później przekażę autorkom projektu, raportu, bo to ważniejsze osoby dzisiaj. Zacznę ale wątkiem niejako osobistym. Jak ponad rok temu przyjechałam do pracy, do Polski, do Warszawy, to troszeczkę zaskoczył mnie brak kobiet w debacie publicznej, w szeroko pojętej debacie publicznej, czy to w mediach, czy w nauce, czy w polityce. Wszędzie byli obecni i są nadal bardzo obecni eksperci mężczyźni i tych kobiet praktycznie nie widać. Jak na to zwracałam uwagę, tu i ówdzie spotykałam się często z niezrozumieniem, z tłumaczeniem jakimś. Odpowiadałam zawsze, że tu nie chodzi tylko o ego. I nie chodzi tu przede wszystkim o ego, a chodzi o reprezentację, bo bez perspektywy połowy społeczeństwa obraz czy to nauki, czy mediów, czy polityki jest niepełny, jest po prostu fałszywy i czas byłby to zmienić, bowiem nie ma prawdziwej demokracji bez pełnej sprawiedliwości, równości płci. Tracimy na tym wszyscy jako społeczeństwo, czy to w Polsce, czy w całej Europie. Fundacja imienia Heinricha Bölla od początku swojego istnienia podkreślała w swoim działaniu, że zasady demokracji płci są decydujące w procesach sprawowania władzy i w procesach decyzyjnych. I w naszych działaniach zabiegamy o równość praw, równy dostęp do dóbr publicznych, udział w decyzjach politycznych, społecznych, gospodarczych. Są to postulaty, które także leżą u podstaw polityki feministycznej, feministycznej polityki zagranicznej. O tym dzisiaj porozmawiamy szczegółowo. Zanim ale przejdziemy do głównej części naszej prezentacji, chciałabym przytoczyć wnioski z najnowszego raportu ONZ-u Kobiety w Polsce 2021 ze stycznia tego roku. I obserwacje zawarte w tym raporcie dość dobrze ilustrują szanse i sukcesy, ale także rzeczy, które powinny się zmienić, wyzwania stojące przed nami. Pozytywną wiadomością jest to, że pokazuje ten raport najwyższą w historii liczbę krajów, w których kobiety są szefami państw. Są to teraz 22 kraje w porównaniu do 20 w roku 2020. Cieszy nas ten fakt, tym bardziej, że widzimy kobiety na czele takich państw i także struktur międzynarodowych, takich państw jak Niemcy, USA, Finlandia, Estonia, Dania czy Nowa Zelandia, Unia Europejska także i też na przykład na górze takich światowych organizacji jak Światowa Organizacja Handlu. Często też powierza się kobietom tak ważne takie jak klimat i energia, to oczywiście cieszy Zieloną Fundację, ale dużo mamy, niestety zawsze jest jakieś ale, mamy dużo do nadrobienia w ujęciu globalnym, bo w tym roku jest tylko 9 ze 152 szefów państw to kobiety i 13 ze 193 szefów rządów. I to nie dodaje optymizmu. A Polska, no tutaj niestety statystyki dają dość czarny obraz. Jest to pozycja 60 ze 188 w kontekście procentu kobiet w parlamencie. I 174 pozycja ze 188, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach ministerialnych. Znajdujemy się tam w gronie takich państw jak Myanmar, Turkmenistan czy Bahrajn. Czyli myślę, że jesteśmy co do tego zgodni, że trzeba by było poważnie zastanowić i zacząć coś robić, jak można sobie poradzić z brakiem włączenia bardzo ważnej perspektywy kobiet w procesach decyzyjnych w Polsce. Bo kraj rządzony przez mężczyzn jest krajem dla mężczyzn i nie ma w nim miejsca ani na kobiety, ani na osoby niebinarne, ani na dzieci i tak dalej. A wiemy z historii także, że monokultura to raczej prowadzi do zamierania, a tylko różnorodność daje rozwój i przetrwanie. Także naszym zdaniem brak głosu kobiet powinien stanowić wyjątek i to do bardzo szybkiej poprawy, a nie reguły sprawowania władzy we współczesnym świecie, czy konkretnie w kraju członkowskim Unii Europejskiej.
Jak to zrobić? O tym jest raport, jest też o historii koncepcji, o tym, dlaczego feministyczna polityka stanowi odpowiedź na te wyzwania i także na inne, też współczesne bardzo wyzwania, tak jak pandemia czy rosnące nierówności, co powinniśmy zrobić, żeby postulaty tej polityki były bardziej widoczne, również w Polsce, i o tym opowiedzą autorki raportu, Małgorzata Kopka i Iwona Reichert, którym bardzo serdecznie dziękuję i za pomysł, i za realizację, i za świetny raport, który na pewno będzie przyczynkiem do wielu gorących dyskusji w kraju i nie tylko. A teraz przekażę moderatorowi dzisiejszego spotkania, kierownikowi programu Europa i Sprawy Międzynarodowe w Fundacji im. Henryka Bella w Warszawie, Andriejowi Korniczukowi. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ze swojej strony powiem, że mam zaszczyt moderować tę ciekawą dyskusję i dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że po roku, a może już nawet więcej, to chyba już 13-14 miesięcy takich nieustannych spotkań online, czasami bywa to dla nas męczące. My byśmy bardzo chcieli, żeby Państwo się zaangażowali też w naszą dyskusję, czyli zachęcamy z jednej strony do zostawiania komentarzy pod transmisją. Z drugiej strony za chwilę pokażę Państwu dwa pytania. Poprosimy o wejście na stronę, na której można zagłosować czy odpowiedzieć na te pytanie, bo bardzo nas interesuje Państwa opinia i pod koniec naszej transmisji zaprezentujemy też wyniki, czyli ja w tej chwili podzielę się swoim ekranem, żeby też pokazać, w jaki sposób to zrobić, a będzie to bardzo proste. Czyli w tej chwili byśmy poprosili, żeby Państwo w trakcie trwania naszej dyskusji weszli sobie na stronę menti.com. Na tej stronie, używając kodu, który Państwo też zobaczycie, mam nadzieję, na tym slajdzie, ale też postaram się w komentarzach do tej transmisji jeszcze raz powiedzmy te wskazówki zostawić, ale znowuż menti.com i kod 12 12 40 13, i mamy dla Państwa dwa pytania. Jedno pytanie będzie dotyczyło statystyk, czyli powyżej 50% kobiet w niższej izbie parlamentu. I znowu wracamy do tego raportu, o którym już Joanna powiedziała, czyli kobiety w polityce, ONZ 2021, i Państwo zobaczycie pewne odpowiedzi. I druga, co dla nas jest również bardzo interesująca, to feministyczna polityka zagraniczna w Polsce. To perspektywa 5 lat, 5-10 lat, może więcej niż 10 lat. I w tej chwili jeszcze raz bardzo zachęcam, żeby Państwo zagłosowali, i my chętnie później zaprezentujemy wyniki czy odpowiedzi na te pytania. Ja w tej chwili już kończę swoją część i oczywiście zapraszam teraz do głosu autorki raportu, nasze główne ekspertki i te osoby, które przygotowały dla nas bardzo interesujący raport. Poprosiliśmy nasze ekspertki, czyli zaczniemy od Małgorzaty Kopki-Piątek, później od Iwony Reichardt, o tak naprawdę przedstawienie, czym jest feministyczna polityka zagraniczna, o pochylenie się nad tym, czym się różni teoria od praktyki, ale także o próbę oszacowania tejże polityki od krytycznej strony. I później jeszcze będzie bardzo ciekawy komentarz ze strony pana Michała Sutowskiego. Otóż w tej chwili przekazuję głos Małgorzacie, żeby ona zaczęła od swojej części. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Kopka-Piątek. Na co dzień pracuję w Instytucie Spraw Publicznych, gdzie kieruję programem europejskim, ale jeszcze do niedawna pracowałam w Fundacji im. Henryka Bella, gdzie też kierowałam programem europejskim przez całe 15 lat. I chciałabym Państwu dzisiaj razem z moją koleżanką Iwoną Reichardt opowiedzieć o tym, co właśnie jeszcze za czasów mojej pracy w Fundacji Heinricha Bella udało nam się wspólnie napisać, opublikować.
Świeżynka z drukarni, dostępna również na stronach Fundacji imienia Heinricha Bülla, na stronie internetowej, do pobrania w PDF-ie i dla tych, którzy ciągle jeszcze przyzwyczajeni są do wersji papierowej i taką preferują, będzie też dostępna właśnie w wersji wydrukowanej. Bardzo serdecznie dziękujemy Fundacji imienia Heinricha Bülla za możliwość przygotowania tego raportu i przedstawienia go Państwu, bo to jest, te podziękowania są o tyle szczególne, że to jest pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku, w języku polskim i odnosząca się też do kontekstu polskiego, bo wrzucając w wyszukiwarkę internetową hasło feministyczna polityka zagraniczna, polecałabym raczej po angielsku niż po polsku, ale wrzucając nawet po polsku coś już tam, że tak powiem, można znaleźć, ale często jest to literatura właśnie międzynarodowa, angielskojęzyczna albo właśnie w innych językach, natomiast w Polsce ciągle temat jest mało znany, aczkolwiek na świecie praktykowany już od ponad 7 lat, stąd też był nasz pomysł, żeby no właśnie, przygotować też coś z jednej strony dla polskiej publiczności, nie tylko dla świata eksperckiego, akademii, think tanków i polityki, aczkolwiek będzie nam miło, jeżeli raport zostanie też przez te środowiska przeczytany i jakoś się do niego te środowiska ustosunkują, ale też dla szerszej opinii publicznej, bo właśnie wydaje nam się, że warto, żeby Polska uczestniczyła też w tej debacie i w zmieniającym się podejściu do kwestii relacji międzynarodowych. W tej publikacji my skupiamy się na dwóch modelach, na modelu szwedzkim i kanadyjskim z różnych powodów, nie będę zdradzać wszystkich szczegółów od razu na początku, ale też właśnie zastanawiamy się, co miałoby się w Polsce wydarzyć, żeby taka koncepcja była wprowadzana również ze strony polskiej polityki, polskiego MSZ-u, czy szerzej wszystkich tych instytucji, które na co dzień aktywnie realizują politykę zagraniczną. Wybrałyśmy model szwedzki i kanadyjski, bo wszystko zaczęło się od Szwecji, od 2014 roku, kiedy to pani Margot Wallström, znana szerszej europejskiej opinii publicznej jako była komisarz, ogłosiła właśnie, że Szwecja przechodzi na takie podejście feministyczne. Było to sporym wtedy zaskoczeniem, nie zaskoczeniem, że Szwecja, bo akurat Szwecja znana jest ze swojego równościowego podejścia, natomiast zaskoczenie było o tyle, że nikt nic nie wskazywało na to, że również i w tym obszarze Szwecja zechce zmienić swoje podejście. Koncepcja feministycznej polityki zagranicznej w tym szwedzkim wydaniu opiera się na zasadzie 3 R, R jak rights, czyli prawa, R jak representation, czyli reprezentacja i R jak resources, czyli zasoby. Prawa, myślę, że dosyć oczywiste, chodzi o taką realizowanie polityki zagranicznej, która będzie promowała równouprawnienie kobiet, równouprawnienie wszystkich do tej pory dyskryminowanych środowisk, bo tutaj jest sporo do zrobienia. Co do kolejnego R reprezentacji, pani dyrektor przed chwilą przytoczyła statystyki ONZ-owskie. Tych statystyk akurat tego raportu w naszej publikacji nie ma, bo on był pisany w zeszłym roku, natomiast mamy tam wystarczająco dużo liczb i też obserwacja życia chociażby medialnego pokazuje, jak ciągle mało jest kobiet w tej przestrzeni publicznej i to za każdym razem wyliczanie, ale jest przecież premierka Finlandii, ale jest przecież kanclerz Merkel, pokazuje tylko to, że właśnie skoro jesteśmy w stanie na palcach nawet dwóch rąk wyliczyć te wszystkie przykłady, to znaczy, że jest ich dużo, dużo za mało. I kwestia tego trzeciego R, czyli zasobów, resources,
przytoczę tutaj jedną liczbę, tylko 20% ziemi znajdującej się w rękach prywatnych na świecie należy do kobiet. To jest kolejna liczba, która pokazuje dysproporcje, która pokazuje to, że kobiety nie mają równego dostępu do zasobów takich, z których powinniśmy korzystać jako obywatele, obywatelki, mieszkańcy i mieszkanki tej planety, czy danego kraju, czy danej społeczności. I to też wymaga zmiany. Do tych trzech R często dodaje się czwarte R, R jak reality, R jak rzeczywistość, to znaczy zawsze trzeba przy właśnie planowaniu działań, które miałyby pomóc w dostępie do zasobów, czy zwiększać reprezentację, czy promować równouprawnienie, powinno się zawsze uwzględniać ten kontekst danego miejsca, kontekst kulturowy, polityczny, często też religijny, na przykład w przypadku ról kobiet. Ten szwedzki model, jak mówiłam, jest najlepiej opisany. Szwedzki rząd wydał nawet podręcznik w języku angielskim, który jest publicznie dostępny w internecie, ma służyć jako zachęta do tego, żeby się od Szwedów, Szwedek uczyć, podpatrywać i stosować. Następny model, który opisujemy, to jest model kanadyjski, wprowadzony przez Justina Trudeau w 2017 roku i tam jest troszkę inne ujęcie, tam jest Kanada opowiedziała się za feministyczną polityką pomocy międzynarodowej, łącząc kwestie antydyskryminacyjne czy równościowe z wieloma innymi tematami, z takim przesłaniem, że właśnie budowanie takiego lepszego, pokojowego świata możliwe jest tylko wtedy, kiedy właśnie polityka międzynarodowa będzie włączała i łączyła kwestie równościowe, kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, praworządności, pokoju, bezpieczeństwa. Stąd w kanadyjskim podejściu właśnie są przeznaczane ogromne środki na projekty wspierające na przykład kobiety i dzieci jako ofiary konfliktów zbrojnych, czy kobiety i dzieci jako ofiary szczególnie, które w sposób szczególny dotykają zmiany klimatu. Ale to też feministyczne podejście do relacji handlowych. Kanada często podkreśla to właśnie, że bodajże 7 albo 8 ministerstw jest włączonych w realizację tej feministycznej polityki pomocy międzynarodowych. I co też jest wyróżnikiem kanadyjskim, to jest taka inicjatywa na rzecz kobiet w operacjach pokojowych i oczywiście realizacja ONZ-owskiej rezolucji 1325 kobiety, pokój, bezpieczeństwo. Ja nie będę wchodziła w dalsze szczegóły tych modeli, bo to też nie o to chodzi. Zachęcamy do lektury. W publikacji piszemy też może już tak bardziej bliżej o tym, co bliżej nas, czyli to, jak Unia Europejska podchodzi do tego tematu w ostatnio ogłoszonej strategii genderowej. Komisja Europejska zadeklarowała właśnie włączanie kwestii równościowych w działania zewnętrzne Unii Europejskiej i ponieważ właśnie na polu tym wewnętrznym unijnym jest już sporo doświadczenia, to przyszedł też czas na to, żeby dzielić się tym na zewnątrz. My na pewno będziemy bacznie obserwować te działania Unii i Polski też jako kraju członkowskiego i pewnie z tego powstanie kolejny raport za jakiś czas, bo warto właśnie się temu przyglądać i sprawdzać, gdzie co jeszcze można zrobić inaczej, lepiej. Kolejną częścią publikacji jest, przechodzimy do polskiego ogródka. Tak jak już powiedziałam na początku, starałyśmy się, żeby ten raport nie przedstawiał tylko tego, co świetnie robią inni, tylko przyglądamy się temu, co dzieje się już w Polsce. I ja nie będę zdradzała zbyt wiele, natomiast ten obraz nie jest aż taki czarny, jakby się to mogło wielu z nam wydawać. Mówię to też z tego względu, że my z Iwoną czujemy się częścią ogromnego świata ekspertek zajmujących się kwestiami międzynarodowymi i wiemy, jak jest nas dużo i wiemy,
jaką wiedzę, jaką kompetencję ze sobą wnosimy. Wiemy też, jakie mamy bariery przed sobą, ale też właśnie chciałyśmy docenić całą tą ogromną pracę, która jest wykonywana, nawet jeżeli ona nie jest ciągle jeszcze bardzo, bardzo wyraźna i taka widoczna na pierwszy rzut oka w tej przestrzeni publicznej. W tym miejscu serdecznie dziękujemy naszym rozmówczyniom. Do raportu przeprowadziłyśmy wiele, wiele wywiadów, umówiłyśmy się z naszymi interlokutorkami, że wywiady pozostaną anonimowe, więc niech tak też zostanie i te wszystkie nasze koleżanki i panie ekspertki, panie urzędniczki, które właśnie poświęciły nam swój czas, serdecznie im dziękujemy i mam nadzieję, że odnajdą się też w tym raporcie. Dla nas na pewno to każda rozmowa to było odkrywanie jakichś ciągle nowych wątków praktycznie każda rozmowa kończyła się postanowieniem, że będzie tom drugi tego raportu, bo ciągle wydaje nam się, że jest jeszcze dużo rzeczy do pisania. O tych poletku polskim będzie też, jak rozumiem, mówił Michał Sutowski w swoim komentarzu, na który ja się już bardzo, bardzo cieszę, więc pewnie wrócimy do tego w drugiej części też rozmowy. Ja już kończąc to moje wstępne wystąpienie, chciałabym tylko zachęcić Państwa również do przeczytania rozdziału 4 naszej publikacji, który nosi tytuł Nowe pokolenie. Poprosiłyśmy naszą koleżankę, profesor Kingę Gajdę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tu też ogromne podziękowania jeszcze raz, żeby zrobiła badania wśród studentek kierunków międzynarodowych, europeistyki, bezpieczeństwa. Bardzo byłyśmy ciekawe tego, jak to młode pokolenie wchodzące dopiero na ścieżkę swojej kariery zawodowej, jak postrzega swoje szanse, jak postrzega swoje prawa, jak postrzega swoje... z jakim nastawieniem właśnie wyrusza w ten świat zawodowy, z jakimi planami i z jakimi obawami wchodzi na rynek pracy. Polecamy uwadze odpowiedzi, bo tam jest, myślę, tak dużo, jak jest samoświadomości i oczekiwań, czy wiary też w siebie, i w to, że mogę wszystko, w cudzysłowie, tak dużo też jest obaw o konfrontację ze stereotypami, z którymi kobiety ciągle i mężczyźni też ciągle muszą jeszcze zmagać się w życiu dorosłym, i czy to w życiu zawodowym, czy to w życiu prywatnym. Ja w tym momencie, w tym miejscu kończę i z chęcią przekażę głos mojej koleżance Iwonie Reichardt, która wejdzie dalej w kwestie definicyjne. Mam nadzieję, że zachęciłam do publikacji, nie zdradziłam zbyt wiele i jeszcze raz polecam wszystkim i zachęcam też do dalszej rozmowy, do zadawania nam pytań w komentarzach, tak jak Andrzej zapowiedział. A teraz już kończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I niniejszym przekazuję słowo Iwonie, która będzie kontynuowała już też swoją część i czekam z taką cierpliwością na jej komentarze również do tego przeciekawej publikacji. Także proszę, Iwona. Dziękuję bardzo. Ja również dołączam się do podziękowań tutaj przedstawionych przez Małgosię, moją współautorkę. Przede wszystkim też dziękuję jej za wspólną pracę, która była intelektualną i nie tylko, i emocjonalną przygodą. W tych trudnych czasach pandemii naprawdę pisanie książki czy Kobiety uratują świat było niemalże też i terapią, przynajmniej dla mnie. Ale bardzo też dziękuję przede wszystkim Fundacji Henrysia Byla, pracownikom i pracownicom Biura Warszawskiego, ponieważ po pierwsze przyjęliście naszą propozycję, a potem przez cały czas odczuwałyśmy wasze wsparcie, więc bardzo dziękuję za to wsparcie w całym procesie od koncepcji po cały proces pisania, a teraz dzisiejsze spotkanie.
Tak, dodając kilka słów do tego, co powiedziała moja poprzedniczka i tak samo próbując nie zdradzić całości książki, bo bardzo chcemy, żebyście ją Państwo przeczytali, a zatem naszym celem jest tylko takie może naświetlenie naszych głównych tez, pewnych kwestii, które poruszamy. Ja faktycznie chciałabym może wyjaśnić, czym jest ta tajemnicza feministyczna polityka zagraniczna, bo to chyba było to, co wzbudzało najwięcej dyskusji na samym początku naszych wywiadów, też sporo pytań, czy aby na pewno, czy tego tytułu się nie boicie. Więc, no ale to też wiemy, jak jest z samym pojęciem feminizm. Więc oczywiście feministyczna polityka zagraniczna rodzi podobne wątpliwości, podobne pytania, ale może i nawet więcej czasami. Bo sprawy międzynarodowe tak tradycyjnie są postrzegane jako niestety ta męska domena, także ci panowie, którzy rozprawiają paląc cygara, prawda, o przyszłości świata. Więc podobnie jak w naukach społecznych, gdzie mamy wiele definicji na odnoszących się do różnych zjawisk społecznych, tak jest też i w przypadku oczywiście feministycznej polityki zagranicznej. Inaczej ją definiuje Szwecja, inaczej Kanada, inaczej ją definiują badaczki. I my, nie opierając się może na jednej definicji, raczej ująłyśmy ją w kategoriach takich podejść, ujęć, to znaczy węższego i szerszego ujęcia tej feministycznej polityki zagranicznej. W takim węższym ujęciu, to ono jest właśnie bardziej widzimy w tym modelu szwedzkim, o którym mówiła Małgosia, jest podkreślane bardzo mocno równouprawnienie kobiet i mężczyzn, czyli polityka, feministyczna polityka zagraniczna to taka, której celem jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn w procesie tworzenia, realizacji, ale też i adresowania polityki zagranicznej. To jest taki jakby cel nadrzędny, tak? Jednak analizując już to dotychczasowe doświadczenie szwedzkie, jak również krytykę wobec niego formułowaną, ale też doświadczenia innych państw oraz pracę koncepcyjną chociażby amerykańskich feministek, które w 2019 opracowały bardzo ciekawy dokument, który polecam Państwa uwadze, Strategię Feministycznej Polityki Zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Pisały to w czasach prezydentury Donalda Trumpa, oczywiście zdają sobie sprawę, że to nie jest prezydent, który tą politykę wdroży. Myślę, że my też podobnie myślałyśmy pisząc naszą publikację, że to niekoniecznie jest propozycja na dzisiaj z tym właśnie przyszłościowym ukierunkowaniem, ale wracając do tej szerszej koncepcji. Więc szersza koncepcja, szersze ujęcie zakłada, że jest to koncepcja polityki zagranicznej, która uwzględnia właśnie w procesie tworzenia, wdrażania, adresowania perspektywę wielu szerokich grup społecznych. I to są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, osoby o różnym kolorze skóry, osoby o różnej orientacji seksualnej, reprezentujące różne wyznania, czy też o różnym stopniu sprawności, czy to intelektualnej, czy fizycznej. Czyli jest to koncepcja bardzo inkluzywna, podkreślająca heterogeniczność procesów polityki na arenie międzynarodowej i właśnie nastawiona na to zróżnicowanie perspektyw jako bardziej odpowiadających, to co powiedziała pani dyrektor, na wyzwania i potrzeby, a także realia dzisiejszego świata. Bo w zróżnicowaniu jest w tym zróżnicowaniu, w tej heterogeniczności jest bogactwo, jest rozwój i ono jest tak naprawdę bardziej przystające do rzeczywistości. Także my w naszej pracy opowiadamy się bardziej za tym szerszym ujęciem. Oczywiście świadome jesteśmy zarówno krytyki, która jest kierowana wobec i węższego, i szerszego ujęcia. Odpowiadamy na tą krytykę w taki sposób, że faktycznie w tym węższym ujęciu można zarzucać, że jest to przejście, znaczy może nie można zarzucać, ale można usłyszeć głosy zarzutu, że to jest przejście z jednej dominacji w drugą.
Oczywiście, jeśli ktoś traktuje równouprawnienie jako przejście z jednej dominacji w drugą, to my takich argumentów nie przyjmujemy. My się z tym absolutnie nie zgadzamy. Równouprawnienie absolutnie nie jest żadną formą przejścia do nowej dominacji. Natomiast jeśli chodzi o to szersze pojęcie, no, można powiedzieć, jak to w 2020 roku, kiedy większość paneli publicystycznych zawiera słowo populizm, autorytaryzm, trumpizm, putinizm, prawda, orbanizm, wy mówicie o takiej inkluzywności, to jest jakaś utopia na arenie międzynarodowej. No my się akurat nie zgadzamy, że to jest w pełni utopia. Elementy bardziej inkluzywnego, bardziej wielopodmiotowego uprawiania polityki widzimy chociażby w polityce klimatycznej i też to wskazujemy w naszej książce. Nie będę wszystkiego zdradzać, żebyście Państwo faktycznie czytali, ale też tak jak powiedziałam, my to traktujemy jako koncepcję przyszłościową. Także traktując to jako koncepcję przyszłościową, absolutnie nie postrzegamy tego jako jakiejś swoistej utopii. Realistycznie patrząc, zakładamy, że muszą zostać po prostu spełnione pewne warunki wewnętrzne, aby taka koncepcja miała możliwość wdrożenia w danym kraju. O tych warunkach właśnie piszemy w kolejnych rozdziałach. To są warunki o charakterze i społecznym, i kulturowym. Między innymi też głęboko zakorzeniony paternalizm, ale też oczywiście warunki o charakterze instytucjonalnym, strukturalnym, które są obecne w naszym życiu społeczno-politycznym i które, aby feministyczna polityka zagraniczna mogła być naprawdę wdrożona i to z sukcesem, to muszą zostać spełnione, ponieważ z feministyczną polityką zagraniczną jest trochę tak jak soft power. Żeby ona działała na zewnątrz, no nie może być tej hipokryzji, tak? Wewnątrz musi być taki kontekst też aksjologiczny. My musimy sami wdrażać, wierzyć w te wartości, o których mówimy i je wdrażać, aby je móc realizować na zewnątrz. To jest między innymi jeden z zarzutów do państw, które feministyczną politykę zagraniczną już wdrażają, do Kanady, do Szwecji, prawda, ale i do Francji. Że z jednej strony tutaj feministyczno-pacyfistyczne postulaty, które pięknie brzmią, a równocześnie, no jak znamy te państwa, a nie muszę o Państwa o tym przekonywać, w ich działaniach są różne karty, tak, i historycznie ujmując, ale i współcześnie. Więc ta hipokryzja jest oczywiście największą przeszkodą i przygotowanie takiego podglebia pod tą politykę feministyczną politykę zagraniczną już dzisiaj, tak, i naprawdę nic nas nie powstrzymuje, żeby nad tym pracować, jest naszym zdaniem tym warunkiem koniecznym, aby ją z sukcesem któregoś dnia wdrożyć. I może ja też już kończąc, bo też nie chcę zajmować całego czasu, również podpisuję się rękami i nogami, że ogromną nadzieję pokładamy w tym młodym pokoleniu. Myśmy nie tylko miały możliwość przeprowadzenia, dzięki pani profesor Gajdzie, przeprowadzenia tego badania, ale jeszcze miałyśmy możliwość kilku rozmów i wymiany korespondencji z młodymi studentkami, naprawdę napawa optymizmem, naprawdę szykuje się moim zdaniem zmiana jakościowa i ja z kolei oprócz właśnie tego rozdziału, który też właśnie bardzo serdecznie polecam, jeszcze zachęcam do przeczytania rekomendacji, w których Państwo zobaczycie jakby w co my wierzymy, zachęcam też do dyskusji później, co powinno nastąpić już tak naprawdę i to na wielu płaszczyznach, również też między nami kobietami, bo podkreślamy bardzo mocno konieczność solidarności między nami i to nie tylko solidarności między nami ekspertkami, ale pomiędzy poprzedniczkami, raczej również tej solidarności z naszymi poprzedniczkami i z naszymi następczyniami, czyli właśnie tymi młodymi studentkami, o których mówimy i piszemy w książce. Także bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za interesujący wkład w naszą dyskusję. I teraz tak parafrazując trochę program jednego z polskich publicystów, a co z tą Polską?
i poprosiliśmy pana Michała Sutowskiego jako czytelnika tego raportu, żeby pan Michał spróbował z własnego doświadczenia, spostrzeżeń, poczynionych obserwacji, ale też usłyszanego dzisiaj komentarze ze strony naszych ekspertek, ocenić, czy te modele zagraniczne feministycznej polityki zagranicznej są do wdrożenia też w Polsce, a może na jakich zasadach i w ogóle, żeby też podzielił się po prostu własną opinią na temat tej publikacji. Panie Michale, to już pana zapraszam w tym momencie do słowa. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten raport i za zaproszenie do dyskusji i jego autorkom i Fundacji imienia Henrycia Bella. Rzeczywiście moje pierwsze wrażenie, zresztą moje przedmówczyni też o tym już wspominały, pierwsze wrażenie było takie nieco wrażenie, jakobyśmy rozmawiali o problemie no nieco odległym, abstrakcyjnym, by nie rzec księżycowym. I to nie tylko ze względu na kontekst bieżącej epoki, bo rzeczywiście od kilku już lat intensywnie dyskutujemy panelowo, piszemy artykuły i zdobywamy granty na rozmaite programy analizujące, w jakiż to sposób można, jakież to są przyczyny zwycięstw autorytarnego czy prawicowego populizmu na świecie i jak ten koszmarny proces powstrzymać. No, do tego jeszcze dochodzi fakt, że stosunki międzynarodowe to jest taka specyficzna przestrzeń, w której no, ten paradygmat, czy mówiąc prościej, sposób myślenia o tym, jak świat wygląda i jak jest zorganizowany, no, jest bardzo mocno zdominowany przez takie podejście, znaczy przez podejście realistyczne w rozumieniu niepotocznym, tylko w rozumieniu takim, iż no, podmiotami są jednak głównie państwa narodowe, które realizują swoje interesy o charakterze obiektywnym i te interesy zazwyczaj, czy w bardzo wielu przypadkach mają charakter obiektywnie sprzeczny, krótko mówiąc, że stosunki międzynarodowe to jest taka trochę gra o sumie zerowej, to znaczy, a wszelkie pomysły na to, żeby to była gra o sumie dodatniej, no są bardzo często dezawuowane albo jako wyraz jakiegoś naiwnego idealizmu i oderwania od rzeczywistości, albo, co gorsza, jako wyraz pewnej obłudy, która ma skrywać w rzeczywistości jakieś, w domyśle, brudne, no a przynajmniej bardzo przyziemne interesy za zasłoną wzniosłych haseł. No i żeby było jasne, oczywiście w świecie jest bardzo dużo przesłanek do takiego myślenia i na korzyść obydwu z tych podejść. No, niemniej wydaje mi się, że warto i na stosunki międzynarodowe i tym bardziej w tym kontekście na feminizm w stosunkach międzynarodowych spojrzeć bez uprzedzeń, a to spojrzenie bez uprzedzeń prowadziłoby mnie do takiego oto wniosku, że w historii znamy bardzo wiele przypadków, kiedy rozmaite idee związane z emancypacją, z poszerzaniem zakresu wolności, zakresu równości, z solidarnością między klasami społecznymi, ale także narodami, kiedy te idee zdobywały posłuch i no, były, ich udziałem była realna ekspansja, były one upowszechniane, wdrażane, wprowadzane, stawały się prawem, no także za sprawą sojuszy o charakterze politycznym z rozmaitymi aktorami, którzy mieli często twarde i często właśnie przyziemne interesy, co nie zmieniało faktu, że na przykład sojusze czy koalicje takie były warunkiem możliwości przeprowadzania różnych pożądanych zmian. No tutaj takim dyżurnym czy podręcznikowym przykładem na pewno byłoby zwalczenie niewolnictwa na południu Stanów Zjednoczonych. Abolicjoniści głosili ideę równości ludzi, aczkolwiek samo niewolnictwo jako ustrój prawny, polityczny, gospodarczy zostałoby zapewne zniesione o wiele, wiele później, gdyby w pewnym momencie nie okazało się, że na północy Stanów Zjednoczonych istnieją bardzo poważne interesy, którym zależy na tym, aby Ameryka prowadziła inną politykę handlową niż życzą sobie plantatorzy
bawełny z południa, korzystający z bezpłatnej pracy. I nawet jeśli motywacje polityczne czy gospodarcze tych aktorów politycznych z północy USA nie zawsze były szlachetne, a ich motywacje nie zawsze czyste, nie zmienia to faktu, że taki sojusz czy taka koalicja no, przyspieszyła wydatnie, czy być może nawet umożliwiła w jakiejś realnej perspektywie czasowej no, zmianę niewątpliwie bulwersującego, niewątpliwie haniebnego na gruncie wartości praw człowieka ustroju. I tak też trochę myślę o feminizmie w polityce zagranicznej, kiedy czytam o przykładach przywoływanych przez autorki raportu, to znaczy o przykładzie Szwecji, przykładzie Kanady i przykładzie Francji. To jest, wydaje mi się, też o tyle dobry czy adekwatny dobór przykładów, że one są właśnie bardzo różne. Znaczy w przypadku Szwecji feminizm ewidentnie jest pochodną tego, o czym mówiła Iwona Reichardt, to znaczy takiej soft power w znaczeniu emanowania pewnym wzorcem społecznym, który jest w sposób jak zwykle niedoskonały, ale niemniej jednak promowany czy wdrażany jako polityka krajowa, jako pewien model społeczny uznawany za właściwy dla państwa szwedzkiego i będący częścią szwedzkiej tożsamości narodowej, a jednocześnie feminizm traktowany na podstawie dobrze ugruntowanych przesłanek naukowych jako czynnik sprzyjający pokojowemu rozwiązywaniu konfliktu. Znaczy sytuacja, w której większa równość płci sprzyja temu, aby konflikty były rozwiązywane w sposób bardziej pokojowy, mniej z użyciem środków militarnych, bardziej dialogiczny, bardziej deliberacyjny, no to w takim kontekście wydaje się rzeczą naturalną, że polityka na rzecz równouprawnienia płci staje się funkcjonalna względem tego, o co Szwecja czy co Szwecja uczyniła swoją specjalizacją w stosunkach międzynarodowych od lat kilkudziesięciu, czyli w no, polityce pokojowego rozwiązywania konfliktów, tak? Czy polityce peacekeepingu, polityce rozwiązywania konfliktów w sposób pozamilitarny, co oczywiście nie musi wykluczać kreowania istotnego potencjału obronnego, bo no Szwecja nie jest bynajmniej krajem pacyfistycznym, jeśli spojrzymy na chociażby budżet tego państwa i stan jego sił zbrojnych. Niemniej mamy pewien cel i pewien również wizerunek kraju na arenie międzynarodowej związany z jego właśnie rolą dyplomatyczną, z rolą pośredniczącą, rolą mediującą w stosunkach międzynarodowych na rzecz pokoju, na rzecz również liberalnego porządku światowego, który jak również wiemy ma swoje zalety i swoje różne ciemne strony. Niemniej co do zasady jako pewien ideał zakłada właśnie funkcjonowanie państw nie tylko w oparciu o ich suwerenność, ale także w oparciu o pewne obiektywne, powszechne reguły zobowiązujące wszystkie strony. I w tym sensie feminizm jest z jednej strony emanacją właśnie modelu krajowego, czyli tego, czym Szwedzi uważają, że są i chcą być. Z drugiej strony jest funkcjonalny jako pewne narzędzie do tego, aby lepiej móc realizować wcześniej, już kilkadziesiąt lat wcześniej zdefiniowane cele polityki zagranicznej tego kraju. No, Szwecja jest tutaj takim przykładem może najbardziej optymistycznym, gdzie to powiązanie interesów i idei jest może najmniej kontrowersyjne, to znaczy zawiera najmniej takich właśnie ślepych plamek czy ciemnych stron. W przypadku Kanady rzecz już jest dużo bardziej złożona, no bo jeśli popatrzymy na chociażby politykę ekspansji gospodarczej tego kraju, no to nie trudno o zarzut, że ta polityka na przykład wspierania kobiet jako liderek lokalnych wspólnot, prawda? No jak ona się ma do polityki wielkich przedsiębiorstw kanadyjskich wspieranych przez państwo kanadyjskie na arenie międzynarodowej, które zajmują się na przykład wydobyciem różnych bardzo cennych surowców naturalnych, bardzo często z dużą niekorzyścią dla środowiska naturalnego, a pamiętajmy, to ten element nierównego rozłożenia obciążeń klimatycznych pomiędzy płciami jest właśnie jednym z elementów, na który wskazują autorki tego raportu, że jest on no, traktowany jako
jeden z powodów, dla którego w polityce rozwojowej Kanady kwestie klimatyczne też są tak bardzo ważne, czy kwestie genderowe i klimatyczne są powiązane. No w przypadku Francji można powiedzieć, że to jest jeszcze trzeci poziom, to znaczy, że tutaj dochodzi jeszcze kwestia, po pierwsze, bardzo doraźnych wpływów w krajach, no, Francja jako kraj postkolonialny próbuje różnymi miękkimi metodami, instrumentami utrzymywać wpływy, zwłaszcza w regionach, w których znajduje ostatnio bardzo silnych konkurentów, jak Stany Zjednoczone czy Chiny, myślę przede wszystkim o krajach afrykańskich. No z drugiej strony już najbardziej taki przyziemny element, czyli równouprawnienie płci jako pewne narzędzie dyskursu politycznego, jak najbardziej krajowego, wewnętrznego, no obliczonego na promowanie laickości, świeckości Francji, traktowane jako element definicyjny tożsamości narodowej czy wręcz francuskiego patriotyzmu, ale w dość oczywistym kontekście sukcesów i rosnących wpływów partii prawicowo-nacjonalistycznych, tak, również odwołujących się do francuskiego patriotyzmu. I teraz te wszystkie trzy przykłady, one z jednej strony mogą oczywiście zostać potraktowane jako przyczynek do tezy, że feminizm jest w polityce zagranicznej jest po prostu mniej lub bardziej wyrafinowaną fasadą dla innego rodzaju interesów danego państwa. Natomiast ja raczej dostrzegam w tym dowód czy ilustrację tezy, że aby feministyczna polityka zagraniczna, tak samo jak każda inna polityka zagraniczna oparta na pewnych ideach, żeby ona mogła być w praktyce wdrażana, wcielana w życie, no wymaga jednak powiązania z jakimś układem interesów i oczywiście to, na ile jest to forma ocieplania wizerunku, a na ile stosowanie pewnych idei i narzędzi do tego, żeby realizować rzeczywiste inne idee, również jakoś szlachetne, no to jest oczywiście sprawa stopniowalna, tak? No i tutaj właśnie Szwecja wydaje się jednak najbardziej takim wiarygodnym, powiedziałbym, bym przykładem powiązania pozytywnego czy pozytywnego sprzężenia tych idei. No, w przypadku Francji już można by pewnie dyskutować i Kanada byłaby pewnie gdzieś po środku. Ale z tych przykładów jakby ja wyprowadzam taki oto wniosek, że żeby w Polsce feminizm w polityce zagranicznej, feminizm mógł być elementem pewnej całościowej wizji czy doktryny polityki zagranicznej, no musi być powiązany po prostu z jakimiś interesami polskiego społeczeństwa realizowalnymi w obszarze europejskim czy w obszarze stosunków zagranicznych, no i jednocześnie zbieżny z feministycznymi wartościami. I ja widzę kilka co najmniej takich obszarów na dziś. Oczywiście tutaj warto zaznaczyć, to zresztą wspomniała o tym sama Iwona Reichardt, że no tak samo jak amerykańskie feministki pisały strategię dla Stanów Zjednoczonych, kiedy prezydentem był Donald Trump, tak samo no my jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy niejako skazani wszyscy na przygotowywanie pewnych pomysłów i wizji na przyszłość. Nie twierdzę, że wyłącznie, bo również w tym raporcie znajdują się przykłady bardzo pozytywne tego, że także dziś możliwe jest nie tylko w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, także w obszarze państwa, także na poziomie urzędów, chociażby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bardzo chwalebne i ciekawe przykłady są tam podane takich działań, że możliwe jest wprowadzanie pewnych elementów równościowych. No niemniej wydaje się, że jako pewien całościowy projekt to jest raczej sprawa przyszłości, którą należy przygotować, prawda? To znaczy potrzebna jest pewna wizja i koncepcja, którą należałoby dopracować. No i ja, zmierzając do puenty, widziałbym mniej więcej cztery takie pomysły. To znaczy pierwszy to jest to, na co ostatnio zwróciła uwagę jedna z prekursorek feminizmu, zresztą też cytowana w raporcie feminizmu w stosunkach międzynarodowych, czyli Cynthia Enloe, mówiąca o militaryzacji dyskursu walki z COVID. To znaczy problem polega oczywiście na tym, że kiedy stosujemy retorykę wojenną, ona ma charakter oczywiście mobilizujący, ona zakłada czy powoduje, że dużo więcej wydaje nam się możliwe niż dotychczas, na przykład pewne nadzwyczajne formy polityki, co może mieć istotne zalety z punktu widzenia skuteczności walki z danym wyzwaniem, ale jednocześnie retoryka wojenna niejako unifikuje nas jako wspólnotę, to znaczy podpowiada nam, wszyscy jakby płyniemy na tej samej łodzi, tak? A Cynthia Enloe mówi, nie płyniemy na tej samej łodzi. Wszyscy płyniemy po tym samym wzburzonym morzu,
ale nasze łodzie są bardzo różnie skonstruowane, są bezpieczne w różnym stopniu, wygodne i luksusowe też, mniej lub bardziej. I oczywiście ma ona na myśli to, że w sytuacji pandemii mamy do czynienia z szalenie nierównym rozłożeniem obciążeń z jednej strony, z drugiej strony wkładu do walki z pandemią, co widać bardzo dobrze przy sfeminizowanych, przy zawodach tak zwanych essential workers, czy takich niezbędnych pracownic, pracowników, które to zawody są bardzo często sfeminizowane. Tak? Widzę pielęgniarki, nauczycielki, kasjerki, no to takie najbardziej charakterystyczne przykłady. I teraz praktycznym tego przełożeniem na wizję polityki byłoby postulowanie, aby w polityce europejskiej, która przekłada się przecież na gigantyczne transfery środków, na gigantyczne fundusze do dyspozycji państw narodowych ze wspólnej kasy, aby dużo większy nacisk był kładziony właśnie na odbudowę, rozbudowę tych sektorów, które wiążą się właśnie z pracą wychowawczą, z pracą opiekuńczą, z pracą związaną z reprodukcją społeczną, szeroko rozumianą. Da? Czyli tutaj dyskurs feministyczny może się przekładać na to, jak kształtowane będą fundusze europejskie, w jakim kierunku na przykład szły będą inwestycje związane z odbudową czy z przebudową naszych społeczeństw, gospodarek i państw w odpowiedzi z jednej strony na wyzwanie COVID, z drugiej strony na wyzwanie klimatu. W przypadku klimatu jest zresztą bardzo podobnie, bo zawody stereotypowo, ale no też statystycznie, empirycznie sfeminizowane są też zazwyczaj, to jest korelacja bardzo silna i wyraźna, są dużo bardziej niskoemisyjne dużo częściej, tak? To znaczy, bo zwiążą się właśnie z usługami, pracą reprodukcji społecznej, a niekoniecznie tą pracą produkcyjną. Więc to jest jakby jeden element. Drugi, wydaje mi się, że dałoby się przepisać wartości feminizmu, szczególnie myślenie w kategoriach złożoności społeczeństw, współzależności, zamiast konkurencji i autarki, na takie elementy jak na przykład polityka energetyczna, tak? Czyli nadążenie nie do tego, aby każdy kraj, każdy naród z osobna był autarkiczny, zwłaszcza że za tą autarkią zazwyczaj idzie jakieś centralne, nie w sensie nakazowo-rozdzielczym, ale w sensie politycznym, sterowanie i kontrola nad systemem energetycznym, ale rozproszenie, które z jednej strony sprzyja podmiotowieniu i redystrybucji gospodarczej, społecznej na rzecz mniejszych wspólnot, w efekcie także również na korzyść kobiet, ale to wszystko również ma ten wymiar zagęszczanie tych współzależności, czyli na przykład zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego raczej poprzez wspólny rynek energii niż tworzenie 20 kilku bytów autarkicznych w ramach Unii Europejskiej. To również jest coś, co wydaje się jak najbardziej zgodne z tym podstawowym założeniem feministycznej polityki zagranicznej, że podmiotem nie jest rozumiane realistycznie państwo narodowe, ale właśnie społeczeństwa jako pewne złożone byty o skomplikowanym układzie interesów i potrzeb. Trzecia rzecz to, i tutaj wszedłbym w polemikę w pewnym momencie, nie wiem czy z samymi autorkami raportu, ale na pewno z przywoływanymi przez nie autorkami, czyli działaczkami The Center for Feminist Foreign Policy, najważniejszego chyba think tanku zajmującego się tą problematyką, które wskazują łączenie potencjałów obronnych Unii, krajów Unii Europejskiej jako pewien problem, czy jako zagrożenie dla wartości feminizmu w polityce zagranicznej. To jest takie sformułowanie, że militarna narracja i praktyka Unii znalazła swój wyraz w powstaniu Europejskiego Funduszu Obrony. Jego powołanie stanowi oczywiste zaprzeczenie idei wyznawanych nie tylko przez ruchy pacyfistyczne, ale i feministyczne. Rozumiem, że częściowo chodzi o militaryzację polityki zewnętrznej, ale z tego całego wywodu można odnieść wrażenie, że chodzi również o takie pomysły jak na przykład tworzenie europejskiej armii, czy pomysły dość niszowe, mi jakoś bliskie, choć zdaję sobie sprawę z ich księżycowości, jak na przykład europeizacja potencjału jądrowego w ramach polityki obronnej. I wydaje mi się, że akurat w polskim kontekście łączenie potencjałów obronnych krajów, to według zasady pooling and sharing, no to jest coś,
o co środowiska feministyczne powinny jak najbardziej walczyć i czego jak najbardziej się domagać, z tego prostego powodu, że z jednej strony znowu osłabia to ten taki autarkiczny, konfrontacyjny wymiar stosunków międzynarodowych w ramach Europy, z drugiej strony bardzo przyziemna i trywialna, ale ważna rzecz, czyli pozwala na pooling and sharing, pozwala na redukcję kosztów poszczególnych krajów i tym samym przesuwanie środków na cele bardziej z punktu widzenia feministycznej polityki pożądane. I na koniec ostatnia już rzecz, bardzo krótko. Wydaje mi się, że feminizm ze swoim naciskiem właśnie na dowartościowanie pracy reprodukcyjnej, opiekuńczej, pracy nastawionej na usługi, na budowę więzi, a nie tylko na wytwarzanie wartości dodanej, to jest coś, co może być bardzo ważnym komponentem narracyjnym dla nowej tożsamości Unii Europejskiej. Ona się wykuwa obecnie. Unia Europejska jako projekt taki odbudowy powojennej, stworzenia wspólnego rynku, zbudowania państwa dobrobytu w starym stylu, ten projekt ewidentnie doszedł do swojego kresu. To znaczy on się nie legitymizuje w ten sposób już wśród europejskich społeczeństw i potrzebuje jakiegoś nowego projektu, nowej wizji. No i na pewno jednym z tego elementów jest cel neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, który jest, czy wydaje się, zbieżny pod wieloma względami z celami feministycznymi, ale wydaje się, że ta narracja, ten inny komponent feminizmu mógłby być dobrym dopełnieniem, czy jakimś takim drugim skrzydłem, drugą nogą tej nowej narracji tożsamościowej Unii Europejskiej na swój własny temat i pośrednio być elementem soft power Unii Europejskiej, to znaczy pokazywać Unię jako pewien atrakcyjny model społeczny w kontrze do innych silnych modeli społeczno-gospodarczych, konkurencyjnych, które, nie da się ukryć, podoba nam się to czy nie, mogą się wydawać wielu społeczeństwom czy wielu grupom społecznym zwyczajnie atrakcyjne, no ze względu na takie pragmatyczne sukcesy bardzo, tak? No myślę tutaj oczywiście przede wszystkim o autorytarnym modelu chińskim, dla którego dziś Europa nie ma dobrej, wiarygodnej alternatywy, bo liberalna demokracja sama z siebie nie stanowi argumentu wystarczającego, aby ten model chiński skontrolować. To może, bo i tak mówię strasznie długo, więc może na tym zakończę. Dziękuję bardzo, panie Michale. Ja myślę, że możemy jeszcze około 20-30 minut przeznaczyć tak naprawdę na dyskusję, na odpowiedzi na te pytania, które już padły w komentarzach do tej transmisji. Ale co bym sobie pozwolił zrobić, to może wrócić do tych pytań stawianych przez nas na samym początku. Zobaczymy, jakiego typu odpowiedzi zostały udzielone, tak zwane Vox Populi. Ja się podzielę ekranem i myślę, że to też będzie takim fajnym wstępem do tak naprawdę wymiany zdań z osobami, które nas dzisiaj słuchają albo oglądają. Otóż mam nadzieję, że wszyscy widzą. Względem tego głosowania widzimy, że na pierwszych miejscach są Łotwa, Szwecja, Finlandia, bądź Rwanda, Kuba i Zjednoczone Emiraty Arabskie. I w tym przypadku tak naprawdę prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź, chwileczkę, spróbuję to wybrać, odpowiedź trzecia. Co może być dla niektórych osób dosyć paradoksalnym stwierdzeniem, że jednak Rwanda, Kuba i Zjednoczone Arabskie względem reprezentacji są liderami tak naprawdę. Rwanda jest na pierwszym miejscu, a Kuba na drugim, Zjednoczone Emiraty Arabskie trzecim. Znowu bierzemy ten raport czy dane ONZ-owskie. I kolejne pytanie. Feministyczna polityka zagraniczna w Polsce to perspektywa. Najwięcej osób stwierdziło, że 5-10 lat i porówno 5 lat i mniej optymistyczna perspektywa 10+. Myślę, że tutaj możemy skończyć z pytania. Myślę, że ja bym też poprosił może, jak zrobimy drugą rundkę, to żeby się może odnieść też do tych pytań, ale ze swojej strony sformułuję jeszcze kilka pytań na podstawie komentarzy, które otrzymaliśmy do tej pory i pozwolę na prawach moderatora sobie też zadać jedno pytanie. I z tego pytania tak naprawdę zacznę.
bo dzisiaj my dużo dyskutujemy o Europie, Unii Europejskiej, bierzemy przykłady krajów tak naprawdę Europy Zachodniej, a chętnie bym się też dowiedział, jak autorki się odnoszą tak naprawdę do perspektywy tejże polityki w krajach globalnego południa, bądź w krajach w odmiennym kręgu kulturowym. Bo wiemy, że na przykład w Arabii Saudyjskiej, no niestety, kobiety są na etapie, kiedy zaczynają, dopiero co mają zezwolenie na prowadzenie samochodu. I to jest przepaść w zasadzie, jeżeli mówimy o porównaniu pewnych praktyk czy ideałów. To znaczy, chętnie bym się dowiedział tak naprawdę ten kontekst innych kręgów kulturowych i na ile nie popadniemy w taką troszkę dyskusję jak z demokracją, tak? Który model jest lepszy? Czy w ogóle możemy przenieść demokrację na jakieś warunki lokalne w niektórych krajach? I jeszcze kilka bardzo ciekawych pytań ze strony właśnie osób, które śledzą naszą dzisiejszą dyskusję, ale pewnie one będą mogły się też pośrednio się sprowadzić do odpowiedzi na to pierwsze pytanie dotyczące reprezentacji kobiet. I na przykład mamy to pytanie o formalne czy de jure zagwarantowanie reprezentacji kobiet. Na przykład pytanie, jak autorki się odnoszą, czy są zwolenniczkami wprowadzenia parytetów przy obsadzaniu stanowisk. I na przykład tutaj konkretnie padło ambasadorskich czy konsularnych. To jest jedna rzecz. Też w komentarzu mieliśmy taką właśnie dyskusję, co powinno być tym głównym, powiedzmy, argumentem przy wyborze konkretnych osób na stanowisko. Czy to jednak płeć, czy zagwarantowanie właśnie pewnej reprezentatywności kobiet, czy kwalifikacji? I jeszcze takie ciekawe bardzo pytanie od pana Adama Dziedzica. Jak nasi ekspertki, ekspert odnoszą się na przykład do pewnych pozytywnych praktyk na szczeblu międzynarodowym, na przykład w ONZ-cie, bo mieliśmy tak naprawdę bardzo dużo kobiet na czołowych stanowiskach, tutaj padają nazwiska Wajry Wicke Freibergi, Helen Clark, Irini Bokowej, Krystaliny Georgiewej, ja jeszcze mogę ze swojej strony dodać Christine Lagarde, czy mamy też przedstawicielkę Nigerii, która teraz stanie na czele Światowej Organizacji Handlu. Ale właśnie w tym komentarzu czy pytaniu pada taka obserwacja, że żadnej się nie udało. I dlaczego? Bo raczej przecież nie chodzi o to, że brakuje tym osobom kompetencji. Stąd chętnie byśmy się pewnie, ja bym dowiedział, nasi właśnie słuchacze i tak naprawdę osoby, które śledzą tę dyskusję, właśnie troszkę bardziej na temat tej teorii, praktyk, pewnych gwarancji formalnych. I jeszcze taki krótki komentarz na końcu do pana Michała. Chodzi o Szwecję, o pacyfistyczne podejście. I padł komentarz, że tak naprawdę przecież Szwecja w ostatniej dekadzie nie brała udziału w żadnym konflikcie zbrojnym i raczej, powiedzmy formalnie, wyznaje ten pacyfizm. Nie wiem, czy pan by później zechciał jakoś do tego się odnieść. To raczej jest takie stwierdzenie, ale w tym momencie ja skończę swój wywód i jeszcze bym poprosił może, że rozpoczniemy ponownie od Małgorzaty i po prostu poproszę naszych ekspertek i eksperta o zajęcie się tymi poszczególnymi pytaniami z tego względu, że może nie mamy tak dużo czasu. To jeżeli już jedna osoba może odpowie na pytania, to bym resztę ekspertów poprosił konsekwentnie o zajęcie się innymi kwestiami. Ze swojej strony jeszcze raz dziękuję. W takim razie przechodzimy do tych dalszych pytań. I Małgorzata Kopka-Piątek rozpocznie tą drugą rundkę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze, pytania. Bardzo dziękuję Tobie, Michale, za Twój komentarz. On jest moim zdaniem bardzo gęsty, jeżeli chodzi właśnie o to przeniesienie podejścia feministycznego na różne obszary, bo przyznam, że pisząc ten raport nie myślałyśmy wprost o polityce energetycznej, prawda, Iwonko? Spoglądam tu głęboko w oczy.
i Iwonie, aczkolwiek no właśnie, takie wątki też oczywiście można tutaj jak najbardziej znaleźć, tudzież wywieść i to moim zdaniem fantastyczny, właśnie fantastyczny materiał na ten drugi albo już nawet trzeci tom raportu, właśnie to jak to podejście feministyczne, jak te cechy, które niesie w sobie podejście feministyczne, jak można z nich skorzystać po prostu, bo myślę, że to było też i to jest przesłaniem chociażby tych rekomendacji, o których wspomniała też Iwona, jest to, że no, my pisząc to myślałyśmy o tym, o takim bardzo wspólnotowym i wspólnym podejściu, prawda, że to nie jest kwestia tego, czy kobiety uratują świat, tylko kobiety i sojuszniczki kobiet, i sojusznicy kobiet uratują świat. W sensie to my nie chcemy brać na siebie teraz ciężaru ratowania świata, planety, handlu z Chinami i wszystkich innych bolączek, ani właśnie tym bardziej walki z epidemią, aczkolwiek to i tak się dzieje rękami wielu, wielu kobiet. Natomiast bardziej chodziło nam właśnie o pokazanie tego, że dopiero przy odpowiednim poziomie wrażliwości i uwzględniania tych różnych perspektyw jesteśmy w stanie właśnie znaleźć to podejście, jak ty nazwałeś Michale w swoim zaraz w drugim bodajże zdaniu, że polityka zagraniczna charakteryzuje się takim podejściem realistycznym. I ja sobie od razu zapisałam pytanie tylko, do jakiej rzeczywistości ona się odnosi, prawda? Bo to jest właśnie znaczy nasza obserwacja jest taka, że ta rzeczywistość jest gdzie indziej. To znaczy, że często właśnie te decyzje podejmowane w tak zwanych salonach nawet z dobrą wolą i nie tylko to muszą być brudne interesy czy działania czysto propagandowe, one nie zawsze odnoszą się do tej prawdziwej rzeczywistości, prawdziwych potrzeb, z tego względu, że przy stole, przy którym podejmowane są decyzje, nie jest reprezentowana ta właśnie rzeczywistość, tak? Nie są reprezentowane płcie, nie są reprezentowane różne grupy wiekowe, nie są reprezentowane różne grupy etniczne, religijne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w zależności od tematu można tutaj dobierać te grupy, które są niedoreprezentowane, a powinny być reprezentowane. I ja tutaj sobie pozwolę przejść do kwestii reprezentacji, bo to jest, Iwonka to doskonale wie, to jest mój ulubiony temat, w tym sensie, że ja jestem wyczulona zawsze, jak mówimy o reprezentacji kobiet, w tym sensie takim kwotowym, liczebnym, to znaczy, że musi być nas wszędzie więcej i tak dalej. Ja osobiście jestem za tym, żeby nas było więcej, osobiście jestem też za rozwiązaniami kwotowymi czy parytetowymi w różnych obszarach życia takiego społeczno-politycznego. Polskie kwoty na listach wyborczych przynoszą wymierne efekty, ale wiemy też, że tam brakuje mechanizmu suwakowego, który tak naprawdę pokazałby tę realną zmianę poprzez wprowadzenie takiego mechanizmu, który, jak wiemy, jest też przez sporą część społeczeństwa mało przyjaźnie traktowany. I wracając do kwestii reprezentacji, ja tak bardzo jak widzę potrzebę wprowadzania kwot parytetów, tu oczywiście w rozróżnieniu jednego i drugiego mechanizmu, to bardzo też boję się dyskusji o reprezentacji, bo boję się, że ona się kończy tylko na tej reprezentacji. A ja bym tego bardzo nie chciała, bo jakby troszkę odwrócę sytuację, że ja się mniej boję dyskusji, w których są mężczyźni, o których wiem, że reprezentują ze sobą na tyle, znaczy mają na tyle empatii, na tyle wiedzy na temat różnych grup społecznych, o których mówią, o których decydują, niż dyskusji, w których są tylko same kobiety, które z różnych względów
właśnie reprezentują interesy partii, reprezentują interesy swojej firmy, a nie wnoszą właśnie tego elementu bycia głosem tej części niedoreprezentowanej, albo bycia głosem po prostu tej części społeczeństwa, o której decydujemy. Ja to trochę oczywiście wyostrzyłam teraz na potrzeby dyskusji i też, żeby trochę odwrócić jakby tą sytuację, bo mówię, ja uważam, że same dyskusje na temat kwot, parytetów i reprezentacji w sensie liczebnej prowadzą nas często do takiej ślepą uliczkę, że się na tym koncentrujemy, a nie koncentrujemy się na tym, żeby wykształcać w społeczeństwie na różnych poziomach, tak, od edukacji szkolnej poprzez właśnie takie różne momenty życia tego wspólnotowego, społecznego, takiej empatii, żebyśmy, nawet jeżeli jestem uprzywilejowaną kobietą po 40, nie rodzicem i tak dalej, żebym była w stanie, biorąc udział w debatach i dyskusjach, w których trzeba uwzględnić potrzeby kobiet w grupach nieuprzywilejowanych, albo kobiet matek i tak dalej, żebym była w stanie zapalić u siebie tą czerwoną lampkę, że albo tego nie wiem i potrzebuję włączyć tę perspektywę, albo właśnie sobie sama zorganizować tę wiedzę, żebym była w stanie też reprezentować takie grupy, których jakby na co dzień nie ucieleśniam po prostu swoim doświadczeniem, swoją biografią. To ja bym tyle powiedziała właśnie na temat parytetów reprezentacji w jednym ciągu. Na temat kompetencji i płci. To jest bardzo charakterystyczne, to pokazuje wiele publikacji i wiele rozmów. Kończy się tym albo zaczyna się tym, że kwestia kompetencji płci zawsze pojawia się w momencie, kiedy rozmawiamy o kobietach. To znaczy mało kto stwierdza, że kluczem doboru gdzieś tam powinna być kompetencja, jeżeli grono reprezentowane jest przez samych mężczyzn. A jak kobiety zaczynają się dopominać o swoje miejsce w danej gronie, to zaczyna się właśnie dyskusja, no ale to powinna decydować kompetencja, a nie płeć. To jest bardzo charakterystyczne, że tak długo jak rozmawiamy o samych mężczyznach, to zestawienie się nie pojawia, natomiast jeżeli tylko zaczynamy rozmawiać o kobietach w różnych zawodach, o kobietach na różnych stanowiskach, to zawsze pojawia się to zestawienie, no ale to przecież kompetencje powinny decydować, a nie płeć. Gdyby kompetencje miały decydować, to byłoby kobiet dużo, dużo więcej na wielu, wielu stanowiskach, wielu zawodach, w wielu miejscach, bo znowu liczby, raporty pokazują, że kobiety są lepiej wykształcone, jest nas więcej wśród studentek, wykazują się też, jeżeli chodzi już o bardziej świat biznesowy, przedsiębiorczością i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby koniec moim zdaniem z zamydlaniem sobie i innym nawzajem oczu, że tylko kwestia kompetencji odgrywa rolę. Płeć jest czynnikiem, który determinuje to, na ile jesteśmy w stanie zrobić karierę. Nie każdą z nas i nie każdego z nas, ale w grupie już tak. W raporcie pokazujemy wyniki rozmów z naszymi koleżankami, akademiczkami, ekspertkami z think tanków. Wszystkie mówią o tym, że wszystko było fajnie, dopóki kiedy nie przychodzi kwestia decyzji o rodzicielstwie. Wszystkie związki partnerskie jakby przekształcają się w związki tradycyjne w cudzysłowie w momencie, kiedy pojawiają się dzieci albo inne osoby w rodzinie, które wymagają stałej opieki. Oczywiście wszystkie jest oczywiście dużym uproszczeniem, natomiast to jest determinant, którego po prostu nie da rady przeskoczyć i
i to właśnie omówią nasze rozmówczynie i to podkreślamy my, to jest rola państwa. W tym momencie to jest rola państwa stworzenia takich instytucji, takiego systemu wsparcia dla obu płci, i dla kobiet, i dla mężczyzn, żeby opieka rodzinna, czy to nad małymi dziećmi, czy nad starszymi rodzicami, czy nad innymi osobami wymagającymi stałej opieki, była na tyle ułatwiona poprzez systemowe rozwiązania, żeby nie determinowała tego, czy kobieta będzie teraz pisała doktorat, czy będzie robiła habilitację, czy będzie ją robiła, przepraszam bardzo, w łazience, w przerwach pomiędzy tym zabawą z dziećmi, karmieniem, gotowaniem obiadu, a wystąpieniem na konferencjach swojego męża, tak? Bo to są po prostu jakby historyjki, które my znamy z opowieści wielu naszych bliższych i dalszych koleżanek, więc ja może tak, może się zrobiłam za bardzo emocjonalna, ale to po prostu jest za każdym razem moim zdaniem takie dosyć klasyczne właśnie to zwracanie uwagi, że to same kompetencje powinny wystarczyć. I stąd też pozdrawiam serdecznie Adama Dziedzica. Dziękuję za pytanie. Natomiast ja nie bardzo przyznam, zrozumiałam pytanie, co znaczy, że tym wszystkim kobietom, których wymieniłeś na wysokich stanowiskach, się nie udało. Znaczy, a co miało im się udać? W sensie, to jest znowu takie pytanie o to, jakie kryteria oceny stawiamy politykom, a jakie kobietom. To znaczy, mężczyzn polityków było już tylu, że jednym się udawało, drugim się nie udawało i łatwo jest znaleźć tych, którym się udawało, a teraz pytanie jest, czy mamy na tyle reprezentatywną grupę kobiet już na takich wysokich stanowiskach, żeby powiedzieć, część z tej grupy coś tam się udało, część się nie udało. I to też jest dla mnie znowu takie charakterystyczne, co niby miałoby się tym kobietom tak szczególnie udać. Może udało się to samo to, że one doszły do tego miejsca, gdzie były. Czy mogę ad vocem? Bo to jest ad vocem do tego pytania. Dlatego, że pytający miał na myśli, że nie udało im się zostać wybranym na najwyższe stanowiska, że były kandydatkami, natomiast ostatecznie jak przychodziło do głosowania, wybierano facetów. To tylko w tym sensie pytający nie miał intencji zdezawuowania, że zawiodły na przykład na swoim stanowisku. Bardzo dziękuję, bardzo mnie to zdziwiło i bardzo by mnie zdziwiło, że akurat Adam Dziedzic by zadał takie pytanie. Teraz właśnie, że... No więc to są wielokrotne, znaczy według mnie różne mechanizmy, które właśnie splatają się w to, że ostatecznie częściej jednak wybierany jest mężczyzna niż kobieta. Oczywiście my też w naszych rozmowach słyszałyśmy historię o wielu nieudanych takich procedurach rekrutacyjnych, gdzie właśnie kierowano się bodajże w ONZ-cie parytetami i tak dalej. Oczywiście takich historii będziemy słyszeć jeszcze przez wiele lat długo, tak długo jak nie stworzymy masy krytycznej, w której dla wszystkich stanie się normalne, że są kompetentne kobiety i niekompetentne kobiety, kompetentni mężczyźni, niekompetentni mężczyźni. Tak długo jak nie zapewnimy po prostu równego dostępu do stanowisk. I tak jak Michał też wspomniał w swoim komentarzu, no, polityka międzynarodowa jest taka dosyć specyficzna, bo tutaj ciągle jeszcze właśnie mocno jest to zmaskulinizowane towarzystwo, chociażby patrząc na zdjęcia ze szczytów międzynarodowych w różnych gremiach, od tych mniejszych po te całkiem duże. I stąd chyba też w nas była ta determinacja, żeby, no właśnie, skoro już rozmawiamy o prawach kobiet i o równym dostępie do wszystkiego możliwego w obszarze takim społeczno-politycznym, to dlaczego nie rozmawiamy o tym w Polsce właśnie w kategoriach, znaczy w obszarze polityki międzynarodowej, tak? Trochę nas inspirowało też protesty uliczne, które wybuchły akurat w czasie, kiedy my pisałyśmy raport, i to był taki trochę nasz taki postulat, zamiast wychodzić na ulicę z kolejnym hasłem, to my piszemy raport z hasłem, no właśnie, więcej przestrzeni dla uwzględnienia perspektyw kobiet i innych grup niedoreprezentowanych w kreowaniu polityki zagranicznej, która jest ważna też
w tej relacji tutaj wewnętrznej, na którą poświęcane są ogromne środki finansowe. Więc to też jest przestrzeń do zagospodarowania i do zmieniania tego podejścia. Wiem, że mówię za długo, już kończę, przepraszam, oddaję głos dalej. Ja dostałam informację od Andrija, który jest też tatą i prosił, żebym od razu przeszła ja do twojej odpowiedzi, bo w tyle, o czym my nie wiemy, jest to, co właśnie większość kobiet ma, czyli małe dziecko. Bardzo się solidaryzujemy z Andrijem, także z przyjemnością od razu przejęłam rolę. Jeśli chodzi, i to może ja się ustosunkuję też do kilku z tych pytań, jeśli chodzi o te inne państwa, to faktycznie na przykład ja bym może odpowiedziała na to pytanie tak, co my możemy na przykład my zaczerpnąć z tych państw, gdzie ten, nazwijmy to, zachodni feminizm jest tym ciałem obcym, tak? Zresztą my w Polsce też, no nie czarujmy się, my piszemy, że Polska jest tutaj spóźnionym przybyszem w ogóle w dyskursie feministycznym i to nie jest taki sam u nas dyskurs, jak chociażby w tej przywoływanych Stanach Zjednoczonych, z których czerpiemy dorobku często, prawda? Może nawet za bardzo kopiujemy, za mało wypracowywując własne tutaj rozwiązania. Mnie się wydaje, że na przykład możemy czerpać chociażby z czegoś takiego, czym jest siostrzeństwo. Myśmy trochę to w Polsce zatracili. My albo zachłystujemy się czasami jakimiś zewnętrznymi koncepcjami, albo je całkowicie odrzucamy, wspierając ten model tradycyjny, tak, patriarchalny wręcz. Natomiast zatraciłyśmy coś, co ja odczuwałam może bardziej nawet jak byłam, powiem szczerze, młodą, małą dziewczynką, właśnie wsparcie moich koleżanek, kuzynek. Tą taką wspólnotowość. Widziałam to u moich cioć, w ogóle jakąś taką większą solidarność między kobietami. Wraz chyba z nadejściem tutaj kapitalizmu bardzo często właśnie słyszę od dziewczyn, z którymi rozmawiam, młodszymi, a przecież to kobieta jest wrogiem drugiej kobiety. To bardziej właśnie kobieta zaszkodzi drugiej niż pomoże. No to jest, myślę, że może coś, czego możemy się nauczyć z tych państw, gdzie paradoksalnie nam się wydaje, że tam właśnie na feminizm nie ma w ogóle miejsca. Ale na przykład są właśnie te elementy takiej wspólnoty kobiet, głębsze niż u nas w Polsce. Ja mam szczerą nadzieję, że w Polsce się to odradza, czy tworzy na nowo, chociażby być może przez te protesty obecne, które mają miejsce, że pamiętam, rozmawiałyśmy wielokrotnie o tym z Małgosią, że teraz te protesty są nie tylko już w Warszawie czy w Krakowie, ale też i w mniejszych miastach, prawda, i to są kobiety z różnych, że to nie są tylko właśnie wykształcone badaczki zjawisk społecznych, tylko też właśnie panie policjantki pracujące na poczcie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie wiem, wydaje mi się, że przede wszystkim feminizm, żeby się gdzieś zakorzenił, to nie może być tylko tak kopiowany sztucznie na zasadzie cookie cutter tej metody, tak, z jednego państwa w drugie, bez uwzględnienia tego kontekstu danej społeczności. Bo wtedy on jest odrzucany, tak? On jest wtedy demonizowany, tak jak to ma miejsce w Polsce. My to właśnie tutaj mówimy, że czas najwyższy odczarować w ogóle słowo feminizm czy gender, prawda? Bo to do czego już dochodzi, to jest jakiś absurd, prawda? Feministka równa się czarownica, już jesteśmy blisko. Natomiast właśnie poprzez, ja tu bardzo dziękuję Michałowi Sutowskiemu za te wskazówki, pokazanie tej właśnie roli tego kobiecego dyskursu w tej europejskiej narracji. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo wartościowa propozycja. Chciałabym zobaczyć jakby więcej działań w tym kierunku. Bo faktycznie to jest ogromna wartość, tak? I ja jeszcze do tego bym właśnie dopisała siostrzeństwo i też żebyśmy się nie bały tego terminu. Jeśli chodzi właśnie o ten sukces, to też tu chciałam dodać, ale dziękuję też za wyjaśnienie, bo może ta moja odpowiedź nie pasuje, ale skoro w ogóle poruszony został temat, bo faktycznie jest też taki zarzut, że dlaczego się kobietom tak nie udaje,
że faktycznie tak mało jest tych ministr spraw zagranicznych chociażby, to powiem szczerze, że ja właśnie pamiętam, utkwiło mi w głowie, ja jestem z tego pokolenia, kiedy jak ja studiowałam politologię, to sekretarzem stanu była Madeleine Albright i ona potem napisała taką słynną książkę Madame Secretary i w tej książce między innymi właśnie pisze, to było bardzo ciekawe dla mnie i otworzyło mi niemalże oczy, jak więc właśnie przywołam kobietę sukcesu, nazwijmy to, cokolwiek ten sukces oznacza. Jak podeszła do niej studentka po zajęciach na Georgetown, właśnie studentka spraw międzynarodowych i powiedziała: pani profesor, ja jestem taka pełna podziwu, bo pani profesor osiągnęła wszystko absolutnie, o czym ja marzę w życiu, tak? I pani jest dla mnie ideałem, ja też właśnie bym tym chciała być. A ona się odwróciła na pięcie, jej oczy, łzy stanęły w oczach, ponieważ w tym samym czasie miała sprawę rozwodową, tak? I rozbiło jej się małżeństwo. I ten przykład dla mnie jest bardzo wskazujący, bo właśnie z czym my kobiety w polityce zagranicznej się mierzymy, to jest też właśnie to rozumienie sukcesu, tak? Ja myślę, że mężczyźni być może rozumieją sukces inaczej niż my. Czy sukcesem jest właśnie kariera, czy znalezienie tego balansu, prawda? I to może też to, co Małgosia tutaj mówiła, poprzez stworzenie takiego kontekstu instytucjonalnego z mocnym wsparciem państwowym, ale dla wszystkich, dla kobiet i mężczyzn, prawda? Bo myślę, że jak jakieś tam niepowodzenie w życiu prywatnym, to też jest porażka i dla mężczyzny. Jest niezbędne, żebyśmy... Sukces to w ogóle jest złe słowo, tak? Ale żebyśmy się samorealizowali, żebyśmy się czuli spełnieni i żebyśmy mogli dać ten swój wkład w politykę zagraniczną. I to jest chyba najważniejsze i o to chyba chodzi nam w tej feministycznej polityce zagranicznej, że każda z tych grup, o których mówimy, ma coś wartościowego dodania. I stwórzmy taki kontekst instytucjonalno-strukturalny, żebyśmy mogli to właśnie, żebyśmy się mogli włączać z tym swoim głosem, z tą swoją perspektywą i współtworzyć politykę zagraniczną. Bardzo, bardzo dziękuję, Iwono. Tak już udało mi się wrócić. I dziękuję za przyjęcie pałeczki jakby w moderacji. Niestety ten czas nam nieubłaganie biegnie, a dyskusja jest bardzo ciekawa. Bardzo bym chciał jeszcze dać słowo panu Michałowi, bo mamy jeszcze te pytania, na które by również on chciał odpowiedzieć. Znowu przepraszam, że nie mamy tak do tego dużo czasu, żeby pan jakiś popełnił dłuższy wywód, ale jakieś powiedzmy 5 minutek na podsumowanie ze swojej strony i będziemy już powoli kończyć. My jeszcze dostajemy pytania. Przepraszamy, że może nie na wszystkie pytania udaje się odpowiedzieć, ale to też nie jest ostatnia dyskusja tak naprawdę, a tylko początek. Panie Michale, proszę już daję wam głos. To ja w telegraficznym skrócie. Odpowiadając Bartoszowi Rydlińskiemu, oczywiście nie zarzucam Szwecji prowadzenia polityki militarystycznej, jedynie przyznaję i przyznaję to z uznaniem, że Szwecja prowadząc jednocześnie z jednej strony politykę nastawioną na pokojowe rozwiązywanie konfliktów, no nie zaniedbuje zbrojeń. Krótko mówiąc, jest to kraj, który ma chyba najpotężniejszą marynarkę wojenną na Bałtyku, i ma zarówno wywiad, jak i całą armię sprofilowane, to też chyba z naszego punktu widzenia interesujące w dokładnie tym samym kierunku, w którym my, przynajmniej w tym samym kierunku, w którym my powinniśmy być sprofilowani, to znaczy na Federację Rosyjską. Także to nie był to absolutnie zarzut. Znaczy moje stwierdzenie, że nie jest to kraj pacyfistyczny, jedynie w tym sensie, że nie jest to kraj rozbrajający się. Wspomniałem o tym z uznaniem, a nie w tonie krytycznym czy w tonie przygany. Co do tego realizmu, oczywiście ja po części miałem na myśli paradygmat realistyczny w stosunkach międzynarodowych, czyli to założenie, że podmiotami są państwa narodowe, one mają jednolite interesy o charakterze obiektywnym. Czyli no to po prostu jeden z nurtów myślenia w ogóle o stosunkach i analizie stosunków międzynarodowych, który jest po części nieadekwatny, dlatego że, jak wiemy, ci aktorzy są dużo bardziej złożeni, istnieje cała masa pozapaństwowych aktorów, że interesy można definiować na różne sposoby, także z powodów na przykład zmiany właśnie układu interesów wewnątrz danego państwa. W tym sensie na przykład zmiana rządu może mieć znaczenie, prawda, dla tego, jaki kraj daną politykę
prowadzi. Natomiast co do tego, że życie jest gdzie indziej, tu pełna zgoda, przy czym mam wrażenie, że to tym bardziej działa na korzyść, znaczy to działa jak najbardziej na korzyść myślenia feministycznego w polityce zagranicznej, bo feminizm pokazuje, gdzie ta polityka również jest, a pod pewnymi względami pokazuje, gdzie ona tylko jest, a gdzie indziej już zaczyna tracić na znaczeniu. Miałem na myśli to, że też, że możliwe jest, że wskazane i coraz bardziej możliwe, a wręcz konieczne jest powiązanie idei i wartości feministycznych z pewną strukturą interesów, z którą dziś mamy do czynienia w świecie, i na poziomie globalnym, i w Unii Europejskiej. Z tego prostego powodu, że no po pierwsze wzmacnia to siłę feminizmu i jego jakby moce sprawcze, jako pewnego sposobu myślenia pozwala go przekładać na praktykę łatwiej, ale z drugiej strony, i to w pewnym sensie tak samo jak mówię, że feminizm może wnieść coś ciekawego bardzo do narracji Europy o samej sobie, to znaczy feminizm też musi wnieść pewne rzeczy po to, żebyśmy nie popełnili samobójstwa jako cywilizacja, to znaczy samobójstwa w znaczeniu samobójstwa jako podmiotu gospodarczego, jako podmiotu politycznego, mówię o Europie jako pewnej całości. To znaczy bez uwzględnienia tych wszystkich wątków, które feminizm podnosi, my się po prostu będziemy zwijać. Nie dość, że się będziemy zwijać bardzo, myślę, nieestetyczny sposób, to jeszcze do tego będziemy kompletnie nieatrakcyjni jako model i sposób życia, tak? A ponieważ no, tu akurat realiści mają rację, że rzeczywistość nie znosi próżni władzy i próżni mocy, no to ktoś w te próżnie wejdzie i ten ktoś nie będzie nam się podobał, tak sobie myślę. I jeszcze na koniec co do tego, dlaczego ja o polityce energetycznej i o innych. Myślę, że da się obronić tezę, że feminizm ma ambicje całościowe, to znaczy jako pewne myślenie o wszystkich sferach życia, prawda? To znaczy i że pewnie najskuteczniejszym sposobem wcielania tych wartości, tych idei, które z feminizmem kojarzymy w życie, no jest taka droga w cudzysłowie horyzontalna, znaczy ona polega, która by nie polegała tylko na tym, żeby podnosić temat praw kobiet jako praw kobiet, tylko na przykład pokazywać, że to się przekłada na sfery pozornie odległe i też w ten sposób jakby znosimy ten problem polegający na tym, o którym zresztą Małgorzata Kopka wspomniała, że w debacie bardzo często tak wygląda, że tutaj są panowie rozmawiający o tych poważnych sprawach, tam rozbrojeniu nuklearnym, a tu, prawda, ten kanał Suezki, a tutaj panie sobie porozmawiają o jakichś, prawda, rzeczach może właściwszych dla ich płci. No więc oczywiście te problemy, na które feminizm wskazuje, są problemami kluczowymi cywilizacyjnie dzisiaj. Po prostu jeśli ta agenda nie zostanie włączona do wszystkich innych sfer, no to ja jestem zwolennikiem tezy, że po prostu będziemy się jako podmiot, myślę takimi dużymi też całościami, cywilizacja, Zachód, Unia Europejska, że po prostu no, powoli będziemy dziękować światu za współpracę, a właściwie świat podziękuje nam za współpracę. No i to nie będzie ani ładne, ani przyjemne, ani pożądane no, przez nas scenariusz. Także w tym sensie jestem gotów bronić tezy, że przełożenie feminizmu na politykę energetyczną, na politykę obronną, na to, kto powinien kontrolować broń jądrową w Europie, to wszystko, to się wszystko ze sobą łączy w bardzo istotny sposób. I taki, który zarazem wciąga na pokład również niekoniecznie przekonanych feministów. Tak myślę. To cudowne praktycznie słowo końcowe. Już tak myślałam, że zakończymy pesymistycznie, już się tak trochę obawiałam, ale jednak bardzo piękne zdanie, feminizm jako myślenie całościowe, które zbiera pod swoim dachem wszystko. My tu nie chcemy drugiej seksmisji, że tak powiem, tylko chcemy coś, co jest, myśląc holistycznie, bo nie chodzi nam o świat, który składa się z mężczyzn, czy nie chodzi nam o świat, który składa się z kobiet, tylko chodzi, tak jak już wspomniałam na początku, o różnorodność, która daje nam możliwości rozwoju i dalszej egzystencji, koniec końców.
To była nasza dyskusja, która oczywiście była za krótka i to była dyskusja, która była pewnego rodzaju kick-offem do dalszych dyskusji, do dalszego zajmowania się tym tematem. Raport jest do pobrania na stronie Fundacji imienia Henryka Bühla. Jest w formie papierowej Fundacji na ulicy Żurawiej w Warszawie do odebrania. Trzeba tylko troszeczkę wcześniej dać nam znać, bo w czasie pandemii jesteśmy hybrydowo, czyli jesteśmy czasami w biurze, a w większości czasu w home office. Ja z mojej strony chciałam bardzo serdecznie podziękować autorkom, jeszcze raz autorkom, inicjatorkom pomysłu, Małgorzacie Kopce-Piątek, byłej kierowniczce programu Europa Sprawy Międzynarodowe u nas w Fundacji imienia Henryka Bühla, a teraz kierowniczce programu Europa w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie, Iwonie Reichert, redaktorce naczelnej New Eastern Europe. Chciałam podziękować Michałowi Sutowskiemu za super komentarz i niosącego flagę feminizmu, tak czy powiem, kagankiem pod strzechy, kagankiem feministycznym z krytyki politycznej, Andrzejowi Korniczukowi za moderację i Państwu, którzy śledzili nas na Facebooku. Polecamy się na przyszłość, proszę nas śledzić i proszę też śledzić autorki i raport, co się z nim dzieje, bo podejrzewam, że będzie to taki zaczątek, to taki ten malutki kamyczek, który powoduje koniec końców lawinę, ale lawinę, która przyniesie coś pozytywnego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.